Dzień dobry, serdecznie witam Państwa w odsłonie Ekonomii po prostu. Po krótkiej przerwie, aczkolwiek tematy te same ważne i za każdym razem związane z ekonomią w sposób prosty i przejrzysty, a mam nadzieję również zrozumiały. Gdybyśmy żyli w świecie idealnym, pewno wizyta w szpitalu u lekarza byłaby czynnością, no co najmniej rzadką, by nie powiedzieć taką, z którą byśmy się w ogóle nie spotykali. Niestety w świecie idealnym nie żyjemy. Spotykamy się w szpitalu, spotykamy się z chorobami, spotykamy się z kontuzjami. I czasami patrząc na tą usługę, jaką świadczy nam szpital czy inna jednostka, mamy wrażenie, że mogłoby to zadziałać lepiej. Czy rzeczywiście można zarządzać na przykład szpitalem lepiej? Chciałbym dzisiaj o to zapytać mojego znamienitego gościa. Bardzo serdecznie witam w studiu pana profesora Grzegorza Głoda z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. To jak to jest? Żyjemy w świecie idealnym, w którym się nic złego nam nie zdarzy? Czy też chyba jednak nie do końca i te odwiedziny w szpitalach są nam potrzebne? I kiedy je odwiedzamy, nagle się okazuje, że pewne oczekiwania, pewna chęć tego, jakbyśmy chcieli zostać obsłużeni, to nie zawsze jest tak, jakbyśmy tego chcieli, jakbyśmy tego oczekiwali. Jak to jest? Czy da się zarządzać służbą zdrowia? Czy da się zarządzać szpitalem, żeby to było efektywne, kosztowo uzasadnione? Czy w ogóle jest szansa mówić o tym, że w szpitalu może się pojawić na przykład zysk, dobry wynik finansowy? Jak na to patrzeć, panie profesorze? Tutaj zdecydowanie obszar, którym zajmujemy się w dzisiejszej rozmowie, jest bardzo skomplikowany. Wiadomo, że można wskazać pewnego rodzaju dobre praktyki, pewne, powiedziałbym, pożądane standardy działania. Jednak jeśli chodzi o szpitale, bo na tej jednostce ochrony zdrowia może na początku się skupimy, no to rzeczywiście kwestia jest bardzo złożona. Przede wszystkim wielu uwarunkowań zewnętrznych, związanych z demografią pacjentów, najbliższego otoczenia, konfiguracją oddziałów szpitalnych, zakresem świadczonych usług. No i co za tym idzie, pojawia się później wątek wyceny tych świadczeń. No to bardzo, ja wejdę w słowo, bo zanim wejdziemy w wycenę, ja tak sobie jadąc do studia pomyślałem o takim pytaniu, czy gdyby było więcej pieniędzy, i zasypać ten szpital jeden, drugi, trzeci większą ilością zasobów finansowych. Czy to rozwiązałoby problem? Bo dzisiaj słyszymy, że tego brakuje, tutaj coś nie domaga, tutaj można by było, czy oczekiwania mielibyśmy inne, na przykład dotyczące pewnej prędkości, z jaką pewne usługi możemy oczekiwać, jakich byśmy chcieli, a czasami jakim one są po prostu nam niezbędne. No, oczekiwanie na jakieś zdjęcie, czy na jakieś badanie miesiąc, dwa, no może nieco spowodować, że stan zdrowia na przykład pacjenta się pogorszy przecież w tym czasie. To wracając do pytania, czy jak wrzucimy więcej pieniędzy, to czy to wystarczy? No zdecydowanie nie. Musimy popatrzeć to, tutaj. Panie profesorze, to burzy pan obraz świata, bo wiele osób mówi, dajmy więcej pieniędzy i to rozwiązuje problem. Pan mówi, że nie do końca. No nie do końca, bo te środki finansowe chcielibyśmy, aby przede wszystkim były efektywnie wykorzystane. Po drugiej stronie pojawia się wątek dotyczący no, braków jednak personelu medycznego. Co z tego, że będzie zagwarantowany budżet, ktoś jeszcze musi te usługi wykonać, wykonać w ten sposób, aby pacjent był zadowolony. No i przede wszystkim to, co jest istotne, to spojrzeć tak nieco procesowo, że ten pacjent rzeczywiście czuje się zaopiekowany w sposób taki kompleksowy, skoordynowany, czyli ten wątek dotyczący przykładowego zdjęcia czy badania na przykład w tomografii komputerowej jest zgrany od razu z wizytą w poradni, czy też później już w pobycie w szpitalu. Nie ma takiego przełożenia czasowego, to znaczy nie ma tego oczekiwania, że jest zdjęcie, potem kolejna wizyta związana z odczytaniem tego zdjęcia, rozumieniem, pewno ktoś to musi, jakiś technik z jednej strony wykonać, ktoś odczytać, żebyśmy mieli wiedzę na ten temat. Więc to jest pewna ścieżka, w której zarządzanie jest potrzebne, tak? No bo tak zastanawiałem się, jak, nie wiem, mamy producenta okien, nie wiem, producenta czegokolwiek, to on ma tak, jakieś elementy surowców, które musi stworzyć to, żeby to okno powstało. Ma jakieś koszty związane z osobami, z utrzymaniem budynków i tak dalej, i tak dalej. Ale na końcu ma również ten efekt w postaci zysku, który mówi mu o tym, że ta różnica między przychodami i kosztami generuje dla niego dochód.
Czy w przypadku szpitali jest możliwy dochód, w sensie takim, że ten końcowy efekt przekłada się na jakiś taki wynik finansowy, dodatni wynik finansowy? Czy to jest realne, czy to jest możliwe, czy też ze względu na rodzaj świadczonej usługi, nawet chyba niepożądane? Czy się mylę, panie profesorze? Wiele szpitali w Polsce, mimo może niekiedy dosyć ponurego obrazu, przynosi zyski. Oczywiście pojawia się pytanie, jak duży powinien być to zysk, no bo jednak tutaj takie porównanie 1:1, żeby ze szpitala, mówiąc kolokwialnie, zrobić fabrykę, no to nie do końca tak to działa i takie porównanie jest zasadne. No bo tutaj jednak musimy wziąć pod uwagę kilka zasadniczych kwestii, czyli jednak jest ta dyspozycyjność, że niezależnie od tego, czy pacjent się pojawi, czy też nie, pewne komórki organizacyjne muszą być w pełnej gotowości. Druga kwestia, no to jest pytanie o to, jak ta dyspozycyjność, czyli na przykład koszty stałe dotyczące funkcjonowania, na przykład bloku operacyjnego, rozkładają się, czy być może ta struktura, sprofilowanie poszczególnych szpitali jest złe. Że na przykład powinniśmy bardziej w pewnych miejscach skupić się na tym profilu bardziej zabiegowym, część szpitali może powinna bardziej pójść w kierunku zachowawczym. Czyli taka troszkę specjalizacja wewnątrz szpitala, czy pomiędzy szpitalami? Czy dobrze to rozumiem? Pomiędzy szpitalami, bo była mowa o tworzeniu sieci szpitali. No ona, powiedzmy, w ramach zapisów ustawowych w jakiś sposób funkcjonuje. Natomiast no, z drugiej strony mamy mapę potrzeb zdrowotnych. Pojawiają się przykładowo zmiany demograficzne, plus ten wątek dotyczący braków personelu. No i być może trzeba byłoby pójść w tą stronę, żeby dokonać pewnej konsolidacji. Fakt, że pacjent wtedy może musiałby pojechać do sąsiedniego miasta. Pytanie, jak zadbać o, powiedzmy tutaj, odpowiedni transport. Ale wtedy może ta usługa rzeczywiście byłaby wykonywana w sposób bardziej efektywny i sama działalność, powiedzmy, szpitala byłaby bardziej ciągła. No bo teraz mamy sytuację często taką, że tutaj podkupimy, mówiąc kolokwialnie, lekarzy, przejdą tutaj, za pół roku pójdą gdzie indziej. No i mamy taki, że tak powiem, element przepychanki rynkowej, można powiedzieć nawet. No to chyba nie najzdrowszej takiej przepychanki, bo najczęściej tym elementem generującym to przejście jest po prostu środki finansowe. To znaczy się w danym momencie jestem w stanie zaoferować nieco wyższą płacę, co sprawia, że część osób przechodzi z miejsca na miejsce. I to niekoniecznie jest pozytywne. Panie profesorze, wspomina pan po raz drugi o demografii. To jest istotny element, bo przecież ta demografia no, coraz bardziej nas dotyka, zwłaszcza jeden element, starzejemy się. Czy szpitale powinny w tym obszarze zarządzania tą przestrzenią tej opieki zdrowotnej przygotowywać się jakoś, mówiąc wprost, zarządzać również sobą w takim obszarze pozwalającym przygotować się na zmiany demograficzne. No ja patrzę z przerażeniem na tą krzywą populacyjną Polski. Liczba osób, która wchodzi w wiek poprodukcyjny za te 4-5 lat będzie, o ile dobrze pamiętam, o kilka procent większa od tego, co pozostanie na rynku. No, ktoś tymi osobami, często już mocno schorowanymi, będzie się musiał opiekować. Czy jesteśmy na to gotowi? No powiedzmy, te zmiany w tym zakresie nie przebiegają może w sposób tak dynamiczny, jak byśmy chcieli, ale można być przygotowany. Znaczy się, no, świadomość zmian populacyjnych nie jest jakimś zaskoczeniem. Przecież to dosyć łatwo można zaobserwować. Mówię, no, choćby krzywa populacyjna dość łatwo nam powie, że no słuchajcie, za 4-5 lat tyle i tyle osób będzie na przykład w wieku poprodukcyjnym i one pewno będą potrzebowały jakiejś pomocy. Może nie od razu, ale z czasem na pewno tak. No zdecydowanie tak. Tutaj akurat prognozowanie danych demograficznych jest w miarę oczywiste. Tak. Akurat w tym zakresie. Tutaj oczywiście rola jakby organizatora tych świadczeń. No i z drugiej strony pojawiają się takie, powiedziałbym, decyzje na styku ekonomii, finansów, żeby nie dołożyć jeszcze może polityki. No bo podam przykład decyzji. Mamy sytuację tego typu, że w pewnym mieście X rodzą się dzieci. No i w pewnym momencie okazuje się, że tych porodów może nie ma aż tak dużo. Warto byłoby może dwa sąsiednie oddziały z miast połączyć, tak? Ja no tylko i teraz wtrącę, że rzeczywiście, jeśli chodzi o liczbę urodzeń, to o ile pamiętam, te wskaźniki za ostatni rok są dramatycznie niskie. I
co też jest zmiana demograficzna, którą możemy obserwować. Ale wracając do pana przykładu. No i właśnie, no i teraz pojawia się pytanie takie. Możemy oczywiście pójść w kierunku sprofilowania szpitala w inny sposób. No oczywiście pojawią się argumenty, no tak powiem wprost, no dzieci nie będą rodzić się w tym mieście, ale generalnie dla systemu ochrony zdrowia na poziomie przynajmniej regionalnym może to rozwiązanie byłoby bardziej opłacalne. Zamiast powiedzmy takiego oddziału moglibyśmy pójść w kierunku być może właśnie leczenia zachowawczego, być może opieki właśnie nad osobami starszymi. Także te elementy na pewno w pewnym momencie, jeśli nie zadzieją się w sposób systemowy, to oddolnie te zmiany na pewno zostaną wywołane, bo po prostu no, proste sposób, dane pokażą, że tak się nie da. Okaże się, oczywiście, że nie ma się kto rodzić w danym szpitalu, bo po prostu tych osób ze względu na starzenie się populacji danego obszaru będzie tak dramatycznie mało, że te osoby na przykład będą wybierały inne jednostki, również dlatego, że te będą miały, nie wiem, więcej, a więc większe doświadczenie, lepszy sprzęt, ale też czasami, tak się zastanawiam, a nie jest tak czasami, że ten wybór tego, co dana jednostka zdrowia świadczy, wynika również z sposobu, jaki jest rozliczana. To znaczy, że część usług jest nieco lepiej finansowana, a część nieco gorzej. To tutaj sytuacja wygląda tak, że jednak mamy pewnego rodzaju mapę systemu ochrony zdrowia i tak do końca, jeśli chodzi o jednostki publiczne, no to sytuacja nie jest tak prosta, że możemy sobie tutaj dowolnie, powiedziałbym, żonglować. Tutaj już jest, powiedzmy, potrzebna uchwała i organów nadzorujących i zgoda wojewody. Natomiast wracając tutaj do tego wątku wyceny, to wygląda to w ten sposób, w dużym uproszczeniu. To obecnie się dzieje, jeśli chodzi o element aktualizacji wycen. Jasne. Mamy Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. No i rzeczywiście zdarza się tak, że są, powiedzmy, procedury, które, no mówiąc wprost, są bardziej rentowne dla szpitala, niektóre bardziej mniej. Oczywiście tutaj pewnego rodzaju korekty nawet na początku tego bieżącego roku również ze strony Ministerstwa Zdrowia nastąpiły. Natomiast no, często bywa tak, że ta konfiguracja szpitala pod kątem oddziałów jest no, po prostu niekorzystna. A druga rzecz, no to my tak patrzymy z punktu widzenia takiego wyniku tu i teraz. Natomiast żeby taki oddział był rentowny. Często to są oddziały specjalizujące się w takich procedurach naprawdę z wysokiej półki, no to najpierw trzeba zainwestować, tak, w sprzęt i tak dalej. Także to nie jest takie proste. Czasami jest tak, że są elementy, które możemy zaplanować. No, kwestie z demografią. A czasami są zdarzenia, które mają charakter nagły, które powodują, że jesteśmy zaskoczeni. Bez wątpienia okres pandemii był takim okresem, który wiele jednostek zaskoczył. Czy pandemia sprawiła, że z pewnymi problemami zaczęliśmy sobie radzić w służbie zdrowia inaczej, lepiej, efektywniej, czy też była na tyle zaskoczeniem, że wręcz przeciwnie, spowodowała większe problemy, wręcz czasami chaos. No, czasem kojarzy mi się ten sznur karetek stojących przed oddziałami, aby te osoby zostały przyjęte i oczekiwanie, czy ktoś może zostać przyjęty, czy nie. Generalnie kwestia kolejek w ekonomii jest dość znana jako pewne rozwiązanie. Niemniej jednak, czy pandemia czegoś nauczyła system zarządzania zdrowiem? Tak, gdyby popatrzeć w sposób pozytywny, na zasadzie właśnie wyciągnięcia pewnych wniosków, uczenia się, no to niewątpliwie element zarządzania takiego troszkę bardziej elastycznego, związanego z takim zarządzaniem w sytuacji kryzysowej, moim zdaniem jak najbardziej się poprawił. No i drugi element bardzo istotny, to jest na pewno wykorzystanie wielu rozwiązań z zakresu właśnie telemedycyny, e-zdrowia. Tutaj ten element na pewno został bardzo mocno poprawiony. Zresztą sami widzimy, w jakim zakresie z tych rozwiązań możemy skorzystać. Czasami trochę narzekamy na te rozmowy telefoniczne, że lekarz nas ocenia, ale z drugiej strony, jeśli popatrzymy na skalę i jakby przemnożymy to przez ilość tego rodzaju usług wykonywanych telefonicznie, to może się rzeczywiście okazać, że to jest spora oszczędność i takiego efektywnościowego punktu widzenia w tym obszarze zarządzania.
to może nie jest wcale aż takie złe rozwiązanie, bo część osób narzeka, ale pytanie, czy rzeczywiście z każdą dolegliwością musimy się udać na przykład do lekarza, czy nie można tego załatwić właśnie poprzez tą telefoniczną rozmowę? No tutaj przede wszystkim wracamy do wątku dotyczącego jakości standaryzacji usług, czyli jasno powinno być określone. Mhm. Oczywiście to też zależy pewnie od wrażliwości i doświadczenia lekarza, w którym momencie rzeczywiście taka konsultacja jest zasadna. Natomiast takie, powiedziałbym, dość nagminne spychanie tego pacjenta w te elementy właśnie teleporad, no nie do końca jest, powiedziałbym, zasadnym rozwiązaniem. Często ta wizyta, rozmowa, że tak powiem, na żywo jest po prostu konieczna, bo nie da się pewnych badań, mhm. pewnego, powiedzmy, wywiadu przeprowadzić w sposób zdalny. Tak, tak, to bez wątpienia. Tak się zastanawiam dalej, bo dość dużo, zwłaszcza tych jednostek, które są zarządzane przez powiaty, słyszymy o tym, że mają pewne problemy finansowe, pojawia się pewien kłopot dotyczący tego, jak w tym elemencie zarządzania tymi jednostkami utrzymać nawet ich płynność finansową. Dlaczego, panie profesorze, te restrukturyzacja, więc pewne procesy uzdatniania, usprawniania tych systemów ochrony zdrowia są tak trudne? Czemu to jest takie, nie powiem, że niewykonalne, bo przecież są przykłady, że to się udaje, ale dlaczego to jest tak trudne? No, przede wszystkim, jeśli chodzi o szpitale powiatowe, tutaj mamy do czynienia ze szpitalem przede wszystkim takiego, można powiedzieć, pierwszego kontaktu, gdzie rzeczywiście tam często nie trafia pacjent, który, powiedzmy, ma dolegliwość, no taką, powiedziałbym, niezbyt skomplikowaną. Często to są długie pobyty, często są to kosztochłonne procedury. Mhm. I tutaj rzeczywiście jest pewnego rodzaju problem dotyczący wyceny świadczeń, być może na tym poziomie szpitali powiatowych, plus ten element często rozdrobnienia, o którym tutaj mówiłem, świadczeń. No i dodatkowo pojawia się też element pewnej takiej konsekwencji, tak, jeśli chodzi o wdrażanie pewnych rozwiązań. Oczywiście często bywa tak, że ten szpital, można powiedzieć, jest po prostu trwale nierentowny. I mhm. teraz pytanie jest takie, czy ze względów na interes społeczny... Właśnie, ten kwestia trzeba społeczności byłoby... lokalnej, która chce, albo chce mieć takie poczucie czy wrażenie, że jeżeli ten szpital jest tak blisko, to znaczy, że ona zostanie, ta osoba, zaopiekowana. Więc mamy tutaj zderzenie z jednej strony interesu ekonomicznego, a z drugiej strony interesu społecznego. Czy to się da jakoś wyważyć, znaleźć jakiś taki balans? No jest to na pewno bardzo, bardzo trudne, ponieważ no, kierując się tylko rachunkiem ekonomicznym, musielibyśmy część pewnie jednostek zamknąć. W tym momencie ograniczamy dostęp do pewnych świadczeń. No, ale z drugiej strony, tu zamkniemy, ale pula środków, która tutaj była dysponowana, znajdzie swoje ujście gdzieś w innym miejscu, więc tamte usługi będą, zakładam, lepszej jakości, szybciej realizowane. Może to jest jakaś ścieżka? Na pewno tak. Gdybyśmy jeszcze do tego dołożyli wątek dotyczący właściwej organizacji mhm. wykonywania zadań przez podstawową opiekę zdrowotną, czyli element dotyczący świadczenia usług przez lekarzy rodzinnych, jak wygląda element organizacji świadczeń, jeśli chodzi o ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, czyli tak zwane, mówiąc w uproszczeniu, poradnie specjalistyczne. Jeśli ten cały łańcuch po kolei by dobrze funkcjonował, no to z pewnością moglibyśmy w tą stronę niewątpliwie podążać, tylko mhm. zawsze pojawi się ten element takiego, powiedziałbym, przyzwyczajenia, że tutaj zawsze tu można było szpital, pójść, załatwiliśmy i tak dalej. No ale 100 lat temu być może inne były uwarunkowania, tak. Inaczej ta demografia wyglądała, no i nie możemy udawać, że wokół nic się nie dzieje i specjalnie będziemy utrzymywać pewne, mhm. że tak powiem, organizacje. Panie profesorze, to już tak troszkę kończąc, pytanie na koniec, takie troszkę podsumowujące. Co wyzwaniem? Co sprawi, że ten system zdrowia, opieki zdrowotnej mógłby funkcjonować lepiej? Gdzie widzi pan taki obszar? Gdybyśmy takie trzy najważniejsze obszary czy punkty, gdyby mógł pan wskazać, to co by to było? Pierwszy element moim zdaniem to, co bezpośrednio zależy od nas, bo o tym jeszcze nie rozmawialiśmy, czyli wątek profilaktyki, działań związanych z promocją zdrowia, edukacją prozdrowotną. To jest to, co od nas może bezpośrednio zależeć. Druga kwestia to na pewno element
pewnego poszukiwania takiej perspektywy strategicznej, że trzeba podjąć odważne decyzje dotyczące właśnie tego, jak to rozmieszczenie poszczególnych jednostek ochrony zdrowia powinno wyglądać. No i trzeci element to na pewno koordynowana opieka, te podejście właśnie takie bardzo mocno procesowe, nastawienie na jakość, no i przede wszystkim element dotyczący szukania pewnych inspiracji zarządczych, może często spoza sektora ochrony zdrowia. Czyli korzystanie z wiedzy i tego, co daje na przykład zarządzanie albo ekonomia. Zdecydowanie tak. Tutaj to możemy jest pewnego rodzaju recepta. No, wydaje się, że z pewnością w dużym zakresie tak. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, profilaktyka. Po drugie, szukajmy tych rozwiązań o charakterze strategicznym, a po trzecie, korzystajmy po prostu z ekonomii. Bardzo serdecznie dziękuję mojemu gościowi, panu profesorowi Grzegorzowi Głodowi z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Państwu, to i do zobaczenia w kolejnej odsłonie Ekonomia po prostu. Dziękuję.